To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Janka. Dzień dobry, Jan Rokita, były polityk, publicysta, wykładowca. Witam serdecznie ciebie, Janku. Cześć, dzień dobry. Janku, czy kiedy patrzysz na obecną ekipę rządową i na to, co dzieje się z polską prawicą, kilka sondaży pokazuje, że popularność rządu zaczyna spadać, mierzy się ta ekipa po kilku latach z ilomaś naraz problemami realnymi, poważnymi, inflacja, pandemia, konflikt poważny z Białorusią i Rosją, innego rodzaju konflikt z Unią Europejską. Czy twoim zdaniem ta ekipa wchodzi w fazę schyłkową, czy to jest przejściowy kryzys, z którego ma szansę jeszcze wyjść? Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. To jest takie pytanie trochę dla cyrkowego prestidigitatora. Nie da się takich rzeczy w gruncie rzeczy przewidywać przecież. Na razie jest tak, że nikt w Polsce dłużej niż dwie kadencje, odkąd Polska odzyskała wolność, nie rządził. Rekordzistą był Tusk, który czmychał przed końcem drugiej kadencji, bo wiedział, co się za chwilę zdarzy. Oni mają dwie kadencje prawie murowane, prawda? PiS-owcy mają prawie murowane dwie kadencje. I tak czy owak jest dla nich wielkie osiągnięcie. Jeśli się okaże, że oni są w stanie zyskać trzecią kadencję następną i wygrać wybory w roku 2023, no to byłby rzeczywiście rekord świata. Moim zdaniem takie bardzo prostackie, tak bardzo prostacko rozumiane prawdopodobieństwo wskazywałoby raczej na to, że powinni przegrać, no bo jak długo to jest możliwe. Ale realia są takie, że to jest całkowita niewiadoma. W moim przekonaniu to się będzie chybotać aż do nocy wyborczej. Ja mam raczej, jeśli pytasz mnie o jakąś spekulację co do wyborów za dwa lata, to moim zdaniem ta spekulacja będzie taka, że wybory się rozstrzygną w noc wyborczą, w tę albo w tamtą stronę i że to się pewnie omsknie ciut w tę albo ciut w tamtą stronę. No i mają Konfederację, która jest całkiem poważnym, potencjalnym sojusznikiem się zrobiła, prawda? Bo kiedyś to były jakieś kompletnie niepoważne polityczne grupki tam wokół Korwina i tak dalej. Dzisiaj to się zrobiła poważna siła, przede wszystkim w związku z zarazą, prawda? Dlatego, że oni artykułują pewien bardzo ważny nurt społeczny sprzeciwu wobec ograniczeń wolności w czasie zarazy i na tym będą budować, moim zdaniem, bardzo silną pozycję, parunastoprocentową, więc to jest jakby dodatkowy ich atut, że na prawicy jest potencjalny, ciekawy sojusznik do współrządzenia, mający polityków, powiedziałbym, o bardzo wysokim poziomie inteligencji i odpowiedzialności, typu Bosak, który zawsze na mnie robił bardzo dobre wrażenie, im dłużej go obserwuję, tym robi lepsze. Czyli odpowiedź na twoje pytanie jest taka, że ich rządy w następnej kadencji są absolutnie możliwe, ale niepewne. Tak, ja raczej chciałem zapytać nie o twoje przewidywania, co się stanie, tylko o ocenę tego, czy ten rząd ma jeszcze sprawczość, czy tam jest, czy ty czujesz jeszcze moc w tej ekipie i możliwość dokonania jakichś rzeczy poważnych i zmierzenia się z tymi problemami, czy to już jest raczej tylko obrona przed rozmaitymi czarnymi łabędziami napływającymi z różnych stron? Nie, no sekundę. PiS nie jest i nigdy nie był partią o charakterze takim instytucjonalno-reformatorskim. To jest partia neosarmacka z taką skłonnością do ludowości, bez szacunku dla instytucji publicznych, nigdy ich szczególnego nie miała. W związku z tym po nich trudno oczekiwać jakichś było fundamentalnych reform instytucjonalnych, zresztą oni obejmowali władzę w 2015 roku. W różnych tekstach pisałem o tym, że przewidywanie jakichś poważnych reform instytucjonalnych jest iluzją. To, że oni się zabrali za wielką, jak do tej pory zablokowaną reformę sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, to jest efekt bardziej, że tak powiem, ich doktryny ideologicznej, prawda? To znaczy tego sporu korporacyjnego, prawda? Oni zawsze zwalczali korporacje, no, zwłaszcza korporacje prawnicze. W związku z tym ta walka przeciwko korporacjonizmowi, ona należała rzeczywiście do pewnego etosu wewnętrznego PiS. Ja pamiętam świętej pamięci Gosiewskiego, prawda, który kawał życia strawił na walce o otwarcie zawodów prawniczych i uzyskał w tej materii wielki sukces, więc to była taka ich doktryna. Ja zresztą, szczerze mówiąc,
to jest inna sprawa, ale tę doktrynę podzielam. To znaczy, uważam, że oni tutaj, że ta doktryna jest słuszna, a korporacje są jednym z największych niebezpieczeństw dla współczesnego państwa, ale to jest jakby inna sprawa. Natomiast poza tą jedną kwestią, no to gdzie nie wiadomo, czy w ogóle im się jeszcze uda coś z tymi reformami dalej zrobić, czy nie, bo to też jest w tej chwili w stanie całkowitego zawieszenia i jak wiadomo uwikłany w straszne konflikty krajowe i zagraniczne, no to oni mają potężny program takiego ludowego awansu społecznego w warstw niższych, prawda, na którym jadą od samego początku, od 500+ do Polskiego Ładu. I to jest dynamika społeczna, która no jest gigantyczna, tak? Znaczy to jest dynamika, która jest tu po posiągach D porównywalna z początkiem PRL-u, prawda? Znaczy z gigantycznym awansem społecznym, który niósł PRL i dlatego zyskał zaufanie wśród niższych warstw społecznych. Więc to jest bardzo potężna dynamika społeczna. A na dodatek, i to jest jedna rzecz, druga rzecz, ich siłą jest to, że w czasach bardzo daleko od posuniętej międzynarodowej niepewności, takich no, kryzysów po wszystkich stronach, prawda, i na wschodzie, i na zachodzie, co tu dużo mówić, oni artykułują i zawsze artykułowali taką silną wolę polskiej patriotycznej podmiotowości politycznej. Czynili to w taki sposób i czynią do tej pory, no, taki bardzo suwerennościowy sposób, bo to jest w moim przekonaniu zupełnie niezła odpowiedź na problemy nękające współczesny świat, prawda, i współczesną rzeczywistość. No, rozmawiamy jest dzisiaj o 2:30 po południu, o 12:00 kandydaturę w Paryżu złożył Eric Zemmour, prawda, który dokładnie mówi to, co ja w tej chwili, tylko 20 razy ostrzej, mówi, że to jest rozwiązanie, że suwerenność jest rozwiązaniem wszystkich problemów Francji, prawda, i budzi grozę i entuzjazm jednocześnie Francuzów, więc oni są na czasie, krótko mówiąc, prawda, to znaczy oni nie są kontrczasowi, oni nie przegrywają z historią, oni z historią pędzą, więc jak pytasz, czy mają dynamikę, mają. Mają dynamikę historyczną, historia im nadaje. A jako konserwatysta po 6 latach ich rządów, co twoim zdaniem jest prawdziwą wartością? Czy co im się udało? Gdzie posunęliśmy się do przodu? W jakiej sferze? Słuchaj, ja już o tym parę razy publicznie mówiłem, natomiast ja jestem dzisiaj obywatelem, który patrzy na rozstrzygnięcia, na wybory polityczne, na także normalne wybory parlamentarne, bardziej pod kątem metapolitycznym niż politycznym, tak? Takim, to znaczy mnie wszystkim interesuje to, żeby w Polsce rządził jakiś obóz, który ma wolę powstrzymywania tej moim zdaniem nihilistycznej rewolucji kulturalnej, prawda? Totalnej rewolucji kulturalnej, która się dzieje na Zachodzie i tu jest importowana jakoś strasznie gwałtownie w tej chwili. I z tego punktu widzenia oni są takim katechonem, tak? Biblijnym, mówiąc językiem świętego Pawła. To znaczy nawet jeśli czynią to nieporadnie, nawet jeśli pewnie można by to robić 1000 razy lepiej, no to wiadomo, że w polityce zawsze można wszystko 1000 razy robić lepiej. To jest norma. To ja mam takie poczucie, że póki oni są, to jakaś istnieje zapora. To znaczy, że ktoś kogoś tamę postawi, że ktoś nie przyspiesza. Więc jak pytasz o moją perspektywę, to moja perspektywa jest taka, że z perspektywy konserwatysty, jak zapytałeś, bo takie było twoje pytanie, czyli kogoś, kto się, tak, nie ukrywam, boi tej rewolucji kulturalnej, uważa, że ją należy powstrzymać koniecznie, prawda? Przynajmniej ograniczać jej tempo, to ich rządy dają im pod tym względem pewne minimalne poczucie bezpieczeństwa, prawda? To, że jakieś linie, jak to się współcześnie mówi, czerwone linie nie zostaną gwałtownie przekroczone. To jest podstawowa ich zasługa z perspektywy konserwatysty. Bo poza tym oni nie są partią konserwatywną. Awans społeczny. Oni są partią ludową, a nie partią konserwatywną, prawda? To znaczy, tak, oni mają ten wymiar konserwatywny tylko w tym sensie, prawda? To znaczy, że akurat przyszło im rządzić w czasach naporu rewolucji kulturalnej i oni tę rewolucję kulturalną czasem śmiesznie, czasem skutecznie, czasem zabawnie, czasem groteskowo, ale w każdym bądź razie mają wolę jej przeciwstawiania się. Ja powiem szczerze, ja tą wolę strasznie u nich cenię. Ja się strasznie boję, że władza mogłaby wpaść w ręce ludzi, którzy mają wolę dokładnie odwrotną. To byłaby jakaś katastrofa z mojego punktu widzenia. Co pewnie w niedługim czasie się stanie. Ale to, co nazwałeś tym ludowym działaniami na rzecz ludowego awansu społecznego, to z twojego punktu widzenia chyba też wydaje się rzeczą pozytywną, jakby ich osiągnięciem tych rządów. Poprawa losu dużej części społeczeństwa, znaczy, która przez te pierwsze 25 lat no, mogła czuć się traktowana gorzej.
To jest ambiwalentny problem. Odpowiedź na to nie jest taka aksjologicznie jednoznaczna, dlatego że to jest tak, w perspektywie takiej elementarnej sprawiedliwości społecznej, to masz oczywiście rację, jak i również w perspektywie tego sporu ideologicznego, czy tej rewolucji kulturalnej, o której ja tym mówiłem, też masz rację, dlatego że wsparcie ludu polskiego, krótko mówiąc, prawda, znaczy wsparcie niższych warstw jest zarazem wzmocnieniem potencjału antyrewolucyjnego w Polsce, tego antyrewolucyjnego w sensie kulturalnym, prawda? Znaczy lud stanowi tu zaporę w Polsce, prawda? Znaczy to wy tam w tej cholernej w Warszawie, wy tam wszyscy ci inteligenci warszawscy, wy chcecie tej rewolucji za wszelką cenę, nie wiadomo dlaczego. I to jest jakby wasz kaprys w gruncie rzeczy, prawda? Taki elitarystyczny tam warszawski. Nie wszyscy. Nie wszyscy, muszę protestować. Tak? Nie wszyscy inteligenci w Warszawie o tym marzą. No w każdym razie to nie jest kaprys ludu polskiego. Prawda? Lud ma różne inne kaprysy, ale na pewno ta rewolucja kulturalna nie jest jego kaprysem. Więc to jest kaprys elitarny, więc wzmacnianie ludu też jest pewną wzmacnianiem zapory przeciwko tej rewolucji. I to jest jakby jedna strona medalu. Jest druga strona medalu, którą doskonale znasz tak samo jak ja. To znaczy oni mają szczęście z pewnego punktu widzenia. Polska ma szczęście. Nie oni tylko, ale i oni i Polska ma szczęście pod jednym bardzo ważnym względem ekonomicznym. Tak? To znaczy oni objęli władzę akurat w momencie, w którym w świecie zachodnim, a gdzie tam w zachodnim, w całym świecie, ulegał radykalnej przemianie paradygmat ekonomiczny. Prawda? Przecież pamiętasz, jak była dziura Bałca pod koniec rządów Buzka, w budżetowym, mówimy o deficycie budżetowym, tam kilkudziesięciomiliardowym, to ogłoszono to dość powszechnie katastrofą narodową i wszyscy się spodziewali w ogóle jakiejś, no za chwilę zbiorowej śmierci, prawda, narodu, likwidacji narodu, upadku państwa i czegoś takiego. Z perspektywy dzisiejszego punktu widzenia na ekonomię panującego, tej zmiany paradygmatu, no to chyba czterokrotnie wyższy dług, który oni zrobili od czasu rozpoczęcia zarazy, nie budzi niepokoju nawet najbardziej monetarystycznych ekonomistów, prawda? Różni monetarystyczni ekonomiści mają inne zastrzeżenia, ale akurat do tego zastrzeżenia mówią, o, taki dług, prawda, dużo mniejszy niż w świecie. Więc gdyby oni robili to, co robią, rozumiesz, na przełomie lat 90. i 2000, to prawdopodobnie dawno by się znaleźli już w piekle historii, prawda? To znaczy byłaby jakaś ogłoszona kompletna to katastrofa. Prawda? Dziś nie. Ale pamiętajmy, Janku, że wtedy, ja nie jestem ekonomistą i się nie próbuję mądrzeć, ale gospodarka była wtedy w zupełnie innym stanie, nasz poziom dochodu narodowego był zupełnie innym, na innym poziomie, produkcja była na innym poziomie, więc jesteśmy bogatsi, możemy sobie pozwolić na więcej i to jest w tym sensie zrozumiałe. To jest 10% wytłumaczenia, 90% wytłumaczenia to jest zmiana paradygmatu, prawda, dlatego że ta zmiana podejścia dotyczy przecież nie tylko Polski, ale dotyczy całego świata. Republikanie w Kongresie Amerykańskim z oporami wprawdzie, ale nagle popierają $1 bln na roboty publiczne, czyli program wielokrotnie większy niż najsłynniejszy program robót publicznych w Ameryce, który Roosevelt zaproponował przed II wojną światową, czyli New Deal, prawda? I robią to republikanie, którzy jeszcze niedawno byli zwolennikami Reagana i pod wpływem Thatcher, Miltona Friedmana i czytali Hayeka i tak dalej. No więc to pokazuje skalę zmiany paradygmatu. I teraz pytałeś mnie, czy ten awans ludu ma złe strony. Więc moja obawa jako człowieka jednak o niemieckiej wyobraźni, jeśli chodzi o ekonomię i budżet, takiej reganowsko-niemieckiej, to znaczy, że takiej zdroworozsądkowej, prawda? To znaczy mającego instynktowne przekonanie, że jednak i ludzie, i narody, i państwa, i rodziny, które zaciągają nieobliczalne ilości długów, kończą źle. I że tak było zawsze w historii. Mnie pewien niepokój z tym wszystkim cały czas ogarnia, chociaż ten niepokój sam w sobie pacyfikuje właśnie tym przekonaniem, o którym mówiłem przed chwilą, że no popatrz, mówię sobie do siebie, głupi Jasiu, przecież jesteś anachroniczny, bo cały świat tak robi. No i się na chwilę uspokajam, a potem mi niepokój wraca znowu. Ale jest jeszcze jeden duży pozytyw tych działań, mianowicie większy pokój społeczny, zmniejszenie nierówności. Wielkie nierówności zawsze grożą wybuchami, poza tym, że nie jest zbyt sprawiedliwe, by tak wielkie nierówności były, ale one nie są dobre ani dla gospodarki, ani dla stabilizacji społeczno-polityczno-gospodarczej państwa. To,
ja ci powiem, to w Polsce nie było wielkim problemem tak naprawdę, dlatego że jak się patrzy na przepaści we Francji, czy w Ameryce, czy w Rosji na przykład, no to już jest skrajny przypadek, przepaści nierównościowe, to Polska była w gruncie rzeczy krajem pod tym szalenie zawsze wyrównanym. Tak? To znaczy nawet ta makroekonomiczna, balcerowiczowska polityka, która wydawała się sprzyjać bogaceniu się bogatych, a biednieniu biednych, prawda, na pierwszy rzut oka, ona w gruncie rzeczy nie wytworzyła nierówności porównywalnych z tym, co jest w świecie zachodnim. Polska jest pod tym względem, ja nie mam przed sobą statystyk, rzecz jasna, ale pamiętam, że czytałem kiedyś statystyki, no one mnie nawet nieszczególnie zdziwiły. My jesteśmy gdzieś tam poniżej średniej, prawda, tych wszystkich europejskich nierówności, więc masz rację, że generalnie nadmiar nierówności jest zawsze zły, ale ja w przeciwieństwie do tych wszystkich Krugmanów i innych takich kęsistów ekonomicznych nie mam przekonania, że to jest najbardziej fundamentalny problem dzisiejszej epoki, prawda? Znaczy, a w Polsce to już na pewno nie. No tak, ale zważ na to, że jednak ubodzy Francuzi byli dużo bardziej zamożni niż ubodzy Polacy, czy żyli na lepszym poziomie niż ubodzy Polacy. U nas ten problem był większy, który pewnie widzisz ze swojej dzisiejszej perspektywy. Ze swojej dzisiejszej perspektywy, słuchaj, widzę coś dokładnie odwrotnego, powiem ci szczerze, dlatego że przyjeżdżałem 3 lata temu, przenosiłem się na Podkarpacie, pod Bieszczady, z takim przekonaniem, że przenoszę się do, bo czytałem roczniki statystyczne i indeksy Ministerstwa Pracy, jeśli chodzi o bezrobocie. Byłem przekonany, że przenoszę się do regionu o największym strukturalnym bezrobociu w Polsce, czyli jednym z największych w każdym bądź razie, o największym poziomie biedy, a w ogóle jednego z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej. No i potem kupiłem tu mały drewniany domek i zacząłem go remontować i zacząłem szukać dowolnego pracownika, żeby cokolwiek przy tym domku zrobił. Okazało się to pewnie niepodobieństwem, prawda? Mówiono mi, panie, 3 lata temu to byli Ukraińcy na rynku, można było ich wynająć, ale teraz już nawet Ukraińców nie ma, bo oni pojechali do Warszawy, prawda? Albo gdzieś na zachód. Tu jest, słuchaj, zero bezrobocia. Faktycznie, pomimo że roczniki statystyczne ktoś pokazuje. Wprowadziłeś już w 3 roku rządów PiSu, który wprowadził taki dobrobyt. Tak, domy i ogrody, słuchaj, należą do, no, pewnie nie wyglądają tak jak gdzieś tam tam u was koło Warszawy, prawda, gdzie są pałace tych wszystkich milionerów, prawda, więc tutaj są, takich rzeczy nie ma, ale domy są bogate, ogrody są zadbane, ludzie żyją zamożnie, tu nie ma jakiegoś przelewającego się bogactwa, prawda, natomiast to mam wrażenie, że przeniosłem się do prawdziwego miejsca, gdzie istnieje polska średnia klasa, to znaczy tu jest wszędzie średnia klasa, ci dawni chłopi to jest po prostu średnia klasa i to nie jest kwestia tylko i wyłącznie PiSu, który oczywiście im pomógł, 500+ i tak dalej, i ten proces przyspieszył i wzrost płac, prawda, w ostatnich latach ten proces bardzo zdecydowanie przyspieszył, że my jesteśmy od czasów Tuska do ubiegłego roku byliśmy w takiej logice permanentnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce, w ogóle ewenement na dużą skalę, ale to jest trend, który jest pewnie znacznie wcześniejszy, bo to nie mogło się tak wszystko tu zmienić w ciągu ostatnich 3 lat, prawda? To wszystko zostało ugruntowane już wcześniej poprzez sukces gospodarczy Polski, to znaczy oni są, ten stan Podkarpacia jest owocem generalnego sukcesu gospodarczego Polski, więc jak ci ktoś mówi, że to jest najbiedniejszy region, że tu jest bezrobocie strukturalne i są dzieci głodne jeszcze, prawda? Bo to jeszcze w Warszawie to czasem się o tych głodnych dzieciach mówi, to się śmiej do rozpuku. Straszne, wprowadzasz podziały między Polakami w naszej rozmowie. W co trzecim zdaniu słyszę o złych warszawiakach, złych inteligentach, podwarszawiakach. Dosyć tego. Ale chciałem cię jeszcze zapytać o perspektywę państwowca, bo zapamiętałem ciebie z czasów, kiedy byłeś aktywnym politykiem, kandydatem na premiera, to miałeś taki wizerunek i mam wrażenie, że to dobrze cię postrzegam jako państwowca, który co nie jest oczywiście sprzeczne z byciem konserwatystą, a wręcz jest spójne, ale jako państwowiec, czyli człowiek dbający czy myślący dobrze o potrzebie budowania silnych instytucji. Jak patrzysz po tych 6 latach? Czy coś się posunęło do przodu, czy cofnęło, czy jesteśmy w tym samym miejscu? Bo to jest chyba instytucja, to jest największy problem 30-lecia wolnej Polski. To się wszystko ja mam takie przekonanie, że to jest jedna rzecz, która nam nie wyszła. Wszystko się zmieniło znacznie wcześniej, tak? To znaczy autorem polityki lekceważenia instytucji w Polsce jest Tusk.
Wydawało się, że w przypadku Platformy to jest pewnego rodzaju zaskoczenie, było w każdym razie przez 8 lat Platformy, ze względu na to, że istniała ta Platforma roku 2005, prawda, która miała nieprawdopodobnie ambitne cele instytucjonalne, jeśli chodzi o naprawianie struktur, prawda, czy usprawnianie państwa, czynienia go efektywnym i tak dalej. No, Tusk po dojściu do władzy wszystkiego tego poniechał, prawda, to była jakaś taka abnegacja totalna, prawda, to znaczy polityka państwa się skoncentrowała na intrydze personalnej, na grze ludźmi, prawda. I to akurat, szczerze, moja wizja polityki przegrała już bardzo dawno, prawda? To znaczy ona przegrała na przełomie lat 90., 2000., a definitywnie przegrała w roku 2005. Ja trochę sobie roiłem w pewnym okresie życia młodym i bardzo ambitnym, że można przezwyciężyć w gruncie rzeczy całe polskie sarmackie dziedzictwo, prawda? To znaczy, że można nawiązać do tego nurtu Konstytucji 3 maja. Takiego właśnie trochę neojakobińskiego, trochę neopiłsudczykowskiego myślenia, budowania sprawnych instytucji, prawda, sprawnego kanclerzyzmu w Polsce. To wszystko umarło, to jest jakby inna epoka, prawda, a już katastrofa smoleńska potem i ten taki wykwit romantyzmu, czy neoromantyzmu politycznego właśnie sarmackiego, który wtedy nastąpił, zabił to ostatecznie. W moim przekonaniu nie można się kopać z czasem, prawda? To znaczy epoki mają swoje właściwości i ja już tamte szlachetne mrzonki o tym, że korzystając z przywileju, jakim było kilkadziesiąt lat komunizmu, prawda? Bo ten komunizm był w tym sensie przywilejem, że zostawił pustynię. Na tej pustyni można było zbudować nowe państwo, prawda, korzystając ze wszystkich doświadczeń najlepszych na świecie, wiedzy o administracji, o podejmowaniu decyzji nowoczesnej, która jest dostępna przecież w świecie, zwłaszcza anglosaskim. Więc ja tamte marzenia już porzuciłem. Kupuję Polskę taką, jaka ona jest, to znaczy tę romantyczną, sarmacką, z panem Zagłobą, z jednej strony z cwaniakiem, panem Wołodyjowskim, odważnym i dzielnym wojownikiem, prawda, na granicy i tak dalej. Z honorem, który tutaj jest cechą najwłaściwszą każdego Polaka, prawda? Też bardzo piękne rzeczy, aczkolwiek dość odmienna wizja polityki od tej, która mi się wtedy marzyła, a ty wspominasz te bardzo, bardzo dawne czasy, o których ja powiem szczerze, już zdążyłem zapomnieć, a jeszcze widzę, są tacy jak ty, którzy pamiętają. A co więcej, ja wierzę, że to państwo uda się zbudować, że troszkę je budujemy. Tak? Posuwamy się. Znaczy wszystkie, jesteśmy w złym momencie historii, dlatego że wiesz, państwa europejskie, te systemy instytucjonalne, które były rzeczywiście w krajach Europy, a zwłaszcza w krajach anglosaskich, z wielką determinacją reformowane w latach 90. Cała ta ideologia nowego zarządzania administracyjnego, prawda, która się zaczęła w krajach anglosaskich, przeszła do Europy. Ta epoka w gruncie rzeczy minęła i my jesteśmy dzisiaj świadkami, popatrzysz na przykład na Niemcy, które nam się zawsze wydawały państwem niesłychanie sprawnym. My jesteśmy świadkami rozkładu klasycznych, demokratycznych systemów instytucjonalnych w Europie. Przecież tak nieudolne i tak niesprawne państwo jak nasz zachodni sąsiad, to się po prostu w głowie nie mieści, co tam powstało. Prawda? To jest kompletna degeneracja. Przecież to jest państwo, które nawet sobie z powodzią nie potrafiło poradzić w ubiegłym roku. Prawda? Znaczy tam pierwsza z brzegu powódź powoduje dziesiątki ofiar śmiertelnych. Prawda? Wszystko zalewa, bo okazuje się, że Nie znam państw. Nikt w ogóle nie organizował żadnych systemów przeciwdziałania powodzi. Pojedź do Berlina. Statki turystyczne, które płyną kanałami Sprewy, a po obu stronach kanałów są wysypiska śmieci, które podziwiają ci turyści, których czerwono-czerwone, zielono władze Berlina, to znaczy socjalistyczno-komunistyczno-ekologiczne, w ogóle nie sprzątają, bo już to nikogo kompletnie nie obchodzi, prawda? Ja daję taki przykład, akurat te Niemcy, ten Berlin trochę znam, prawda? Z oczywistych powodów mam żonę Niemkę, więc znam, natomiast wydaje mi się, że to jest zjawisko, które dotyczy całego świata zachodniego, a na pewno całej Europy, więc nie ma w ogóle dzisiaj atmosfery, klimatu do poważnego wysiłku instytucjonalnego. To jest kompletnie inna epoka niż lata 90. To się wszystko rozpada i powiem ci coś bardzo optymistycznego, to znaczy na tym tle średniej rozpadającej się europejskiej kondycja instytucji państwa polskiego jest niezła. To jest ten paradoks, prawda? Bo się średnia obniżyła strasznie.
No tak, ale to jest średnio optymistyczne, że średnia się obniżyła i dlatego nasze instytucje wyglądają lepiej. Nasze państwo cywilizacyjnie wygląda coraz lepiej i tu rzeczywiście coraz częściej widać kontrasty z bogatszym Zachodem, gdzie nasza nowa infrastruktura po prostu działa lepiej niż tam, bo jest nowa i bo ją budujemy. Mogę ci jeszcze anegdotkę na tym tle opowiedzieć, jeżeli mamy czas z praktyki, bo moja żona pechowo zgubiła w metrze w Berlinie stosunkowo niedawno, to było w ubiegłym roku, a jest obywatelką polską i niemiecką, pieniądze ukradli, pieniądze i dokumenty. I dokumenty i polskie, i niemieckie. Więc straciła dowód osobisty polski, niemiecki, prawo jazdy polskie, prawo jazdy niemieckie, wszystko. Nieostrożna kobieta, no jak to kobieta. Ale dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że w tym samym czasie w związku z tym w Krakowie i w Hamburgu w dwóch miejscach wyrabiała nowe dokumenty. Słuchaj, to jest, nadzieje się na książkę, ta historia. W Krakowie ona poszła do Urzędu Miejskiego, który się mieści tam do Centrum Obsługi Obywatela przy Rondzie Mogilskim, pozgłaszała, co zgubiła, odebrali tam od niej te informacje, nie wchodząc w szczegóły, w ciągu 2 tygodni do domu przynieśli w ogóle część nowych dokumentów, jakieś tam jeszcze inne dokumenty, które były potrzebne, to zawiadomili, gdzie trzeba odebrać. Byli mili, grzeczni, natychmiastowi i w ogóle uważali, że to jest w ogóle nie ma żadnego problemu. Wszystko było w ciągu 2 czy 3 tygodni odzyskane. Słuchaj, w Hamburgu, a potem w Berlinie, bo to w dwóch miastach trwało, ta procedura się nie zakończyła do dzisiaj. Z jednego urzędu do drugiego urzędu. W jednym urzędzie 500 euro, w drugim urzędzie 200 euro. Urzędniczka mówiąca, że ona jest niekompetentna, bo jeszcze tyle dokumentów to nikt na raz nie zgubił i że ona musi jechać na skraj Berlina do innego zupełnie urzędu i tam się dowiedzieć, w jaki sposób w ogóle ma to odzyskać. A potem się okazało, że do odzyskania dowodu osobistego niemieckiego potrzebuje karty kredytowej, a do odzyskania karty kredytowej niemieckiej potrzebuje dowód osobisty. W związku z tym, że jak się nie ma obu rzeczy, to już jest to w ogóle niemożliwe. I to wymagało już ingerencji w ogóle najwyższych władz niemieckich, żeby taki problem rozwiązać. Słuchaj, ja miałem taki ubaw, bo myślałem cały czas, Polska, Niemcy, niesprawna, rządzona przez PiS, ponoć zdegenerowana Polska i potężne imperium, sprawne, prusackie, bismarkowskie i widziałem w praktyce działanie jednego i drugiego w obsłudze obywatela. Naprawdę to jest, słuchaj, cyrk. To ciekawe. Mogę potwierdzić to w 100%, ponieważ nie będąc takim seksistą jak ty, ponieważ rozkojarzeni są też mężczyźni. Ja też niedawno mi się zdarzyło dokładnie to samo, tylko w Polsce. Zgubiłem wszystkie dokumenty. Mężczyźni i w zasadzie nie gubią dokumentów, ani pieniędzy. Odzyskałem je bardzo szybko, przy czym większość z nich zablokowałem i ja aplikowałem o nie nowe, nie ruszając się z domu. Ja nawet tylko no w jednym przypadku musiałem pójść do urzędu po prawo jazdy i było byłem zachwycony. Muszę powiedzieć, że bardzo szybko odzyskałem. Po czym? Co przeżywa Niemiec? Po czym je odnalazłem, te zgubione oczy. Tak, no biedni Niemcy, ale satysfakcja, Schadenfreude. Schadenfreude miałem straszny, naprawdę. No ale Niemcy ciągle są teraz, wchodząc w inną sferę, ale pozostając przy Niemcach i Polsce. Wiadomo, że rola Niemiec w Unii Europejskiej już dzisiaj jest potężna i prawdopodobnie nie będzie się zmniejszać. Jak my powinniśmy dzisiaj grać z Niemcami? Czy te nasze napięcia, które ciągle mamy, nie są dużym błędem obecnej ekipy? Czy być może nie było wyjścia? Być może musimy być w takim stanie wiecznego napięcia z Niemcami. Ale czy twoim zdaniem nie jesteśmy w stanie ugrać tam znacznie więcej, rozgrywając się z Niemcami i z Francją? Czy możemy w najbliższym czasie odgrywać większą rolę, mieć większy wpływ na bieg rzeczy w Europie, w Unii Europejskiej? Co innego Francja, co innego Niemcy. To są dwie kompletnie różne historie i w ogóle inaczej by trzeba o tym rozmawiać, o jednym i o drugim. Z jednymi i drugim można robić interesy, oczywiście, ale inne interesy i w inny sposób. Więc skoncentrujmy się na razie z Niemcami mamy o niebo większe. No tak, skoncentrujmy się na razie na Niemczech. Prawdą jest moim zdaniem to, co napisał jakiś czas temu, nie tak dawno, po odejściu Merkel, Bielecki w Rzeczpospolitej. To znaczy, że wydaje mi się, że pewna epoka, jeśli chodzi o stosunek Niemiec, polityki niemieckiej do Polski wraz z odejściem Merkel się kończy.
To znaczy, to jest epoka, w której w Berlinie, w tej oficjalnej berlińskiej polityce obowiązywał taki punkt, taki paradygmat, taki dogmat mniej więcej, czy taki punkt widzenia, jeśli chodzi o Polskę, że po pierwsze była II wojna światowa i Niemcy Polskę zrobili to, co zrobili. I to jest warte pamięci. Po drugie, że bez wielkiego sukcesu gospodarczego Polski gospodarka niemiecka i eksport niemiecki nie będzie rósł. A po trzecie, że istnieje coś takiego, jak to Süddeutsche Zeitung niedawno to pisała, użyła takiego terminu niemiecka odpowiedzialność za Europę Środkową, prawda? I te trzy rzeczy łącznie, które Merkel miała bardzo silnie wbite w tył głowy, to jest takie dziedzictwo chadecji niemieckiej, starej niemieckiej chadecji, one sprawiały, że Niemcy były partnerem dla Polski wygodnym. Zresztą ten Szymański, minister do spraw europejskich, jak dawał wywiady, to wielokrotnie to podkreślał, prawda, że z kim jak z kim, ale z Niemcami nam idzie znakomicie, prawda? To znaczy, że możemy z nimi prowadzić jakąś tam politykę europejską w taką bądź inną stronę. Z perspektywy PiSu to jeszcze miało dodatkowe znaczenie, takie, że jak gdzieś tam ci wszyscy, tamten Verhofstadt, Rutte i cała ta czereda, która chce koniecznie jakoś krzywdę zrobić w współczesnej Polsce, ostrzyła noże na rząd PiS-u w Warszawie, to Merkel zachowywała się i cała jej ekipa zawsze w taki sam sposób, tak? To znaczy nie mówiła nie ostrzcie noży, absolutnie, tylko mówiła zaostrzę te noże, nie? Znaczy spokojnie, no, odłóżcie je na chwilkę, prawda, tu Polacy, Druga wojna światowa, niemiecka odpowiedzialność i niemiecki eksport, prawda? Te trzy rzeczy, więc ostrożnie i spokojnie. Więc w związku z tym Niemcy wpływały na takie bezpieczeństwo, prawda? Nie tylko polskie, ale bezpieczeństwo PiS-u, prawda? Bezpieczeństwo tej władzy. W moim przekonaniu może być tak, że to się w tej chwili kończy, bo aczkolwiek niektórzy piszą w Niemczech dzisiaj, że to dalej będzie kanclerz Merkel, tylko że zmieni nazwisko na Scholz, prawda? Że to będzie ten sam kanclerz. W Niemczech w prasie krąży taka anegdotka, ale to nie jest do końca prawda, dlatego że zarówno ta umowa koalicyjna, którą oni podpisali, prawda, we trójkę w tej chwili w Niemczech, ale tę umowę można machnąć ręką, bo te umowy są trochę częściowo fikcyjne. Ale ważniejsze, jakby nasza realna wiedza o tym innym już pokoleniu niemieckich polityków z kręgów socjalistów, liberałów i zielonych wskazuje na to, że oni są, tak powiedzieć, bardziej w cudzysłowie normalni. To znaczy normalni to są tacy sami jak inni na Zachodzie. To znaczy już przestają mieć te wszystkie, no, pewien typ protekcjonalności jednak względem państwa polskiego. Znaczy, i w związku z tym oni dla PiS-u mogą być o wiele bardziej niebezpieczni, tak? Dlatego że ja bym dzisiaj nie dał sobie uciąć głowy, czy przy następnej okazji, jak wróci jakaś tam kwestia artykułu 7 na przykład traktatu, prawda, i sankcjonowania Polski, czy Niemcy powiedzą, a umywamy ręce, prawda, nie obchodzi nas, rób to tam, co chce, prawda. Merkel by do tego nigdy nie dopuścił. Ale jest jedna rzecz, jeśli mogę ci zwrócić uwagę. Zgadzam się, że przychodzi inne pokolenie i to w ogóle inne grupy polityczne, inaczej myślące, ale przychodzą w czasie, kiedy to powiązanie naszych gospodarek jest jeszcze dużo większe niż było 5 czy 10 lat temu. My się stajemy jednym z absolutnie kluczowych partnerów gospodarczych Niemiec i każdy nasz kryzys rzeczywiście może się odbić poważnie na Niemczech. W tym sensie wyrzucenie nas do drugiego czy trzeciego kręgu jest dla nich ryzykowne. No i tu masz rację, tu ja się z tobą zgadzam. To znaczy, jeśli istnieje w tej chwili jakaś taka polska klauzula bezpieczeństwa w Berlinie, prawda, to ona właśnie polega na tej nieprawdopodobnej zupełnie integracji dwóch gospodarek. Znaczy to, co się stało, to jest w ogóle jakiś fenomen kompletny. W tej chwili znów nie pamiętam, ale to zdaje się w 2003 roku przed wejściem Polski do Unii, to jeśli dobrze pamiętam, mogę coś pokręcić, to cała, nie bilans, tylko cała suma polsko-niemieckiego handlu, czyli importu i eksportu, sięgała tam coś 13 czy 14 miliardów euro, teraz to jest 200. Więc to są takie proporcje w ciągu kilkunastu lat. Więc ten jednolity rynek, on rzeczywiście, jeśli stał się gdzieś jednolitym rynkiem, to stał się właśnie na odrze, tak? To znaczy na styku gospodarki polskiej i gospodarki niemieckiej. To, jak wiadomo, z pewnej perspektywy jest krytykowane.
na przykład profesor Gross takie ciekawe krytyki w tej materii upowszechnia. Nie bez racji, prawda? Znaczy, że to jest, tworzy pewien stan peryferyjności polskiej gospodarki. No bo polska gospodarka dzisiaj, jakby spojrzeć na nią bez jakichś sentymentów, to ona jest integralną i nie najważniejszą częścią gospodarki niemieckiej. To tak naprawdę wygląda, prawda? No tak, ale też się zmienia, tak? Morawiecki się na to obruszał okropnie i to było strasznie śmieszne, jak Morawiecki się obruszał, dlatego że nie wiem, czy pamiętasz, Morawiecki jak doszedł do władzy jeszcze jako wicepremier, to dawał takie wywiady, teraz mu już to minęło, Bogu dzięki, ale dawał takie wywiady o tym, ile to pieniędzy ci Niemcy z Polski wywożą, jaką to zbrodnią były inwestycje niemieckie w Polsce, prawda? Jakieś ostatnie szkód narobiło w Polsce, jak ten, po czym tydzień po tych wywiadach ogłaszał kolejną niemiecką inwestycję jako wielki sukces swojego rządu, na przykład Demlera pod Wrocławiem. Było tak śmieszne, że ja pękałem ze śmiechu, prawda? Że można jednocześnie robić to i to. No on się połapał i to mu, minęło mu to pierwsze, prawda? Więc są pewne wady oczywiście tej sytuacji, że to jest uzależnienie. Nie ulega wątpliwości, że to jest uzależnienie, ale optymistyczne jest to, że to jest uzależnienie dwustronne. Ale działa w dwie strony. Tak, że to jest uzależnienie dwustronne, bo Niemcy mają coraz większe kłopoty gospodarcze. Merkel jednak zostawiła gospodarkę niemiecką w kiepskim stanie, bo ona już była kompletnie antyreformatorska. Tak? Ona miała różne zalety, ale żyła przecież z tego i jej rząd przetrwał 16 lat tylko dlatego, że przed nią Schröder, ten obrzydliwy Schröder, prawda, agent Putina, zrobił potężne liberalne reformy w Niemczech, prawda, tę agendę 2000. Tak. I ona 16 lat na to konto żyła, sama nic w tej materii nie zrobiła. Niemcy mają kłopoty, a to jest dla nas w tym sensie optymistyczne, że tym bardziej zależni są od stanu polskiej gospodarki, dlatego że przy ich kłopotach jakieś załamanie polskiej gospodarki oznaczać może bardzo poważny kryzys niemieckiego eksportu i bardzo poważny kryzys niemieckiej gospodarki w ogóle, a przez to kryzys Europy. Popatrz, to są naczynia powiązane, tak? Znaczy od Polski zależą Niemcy, od Niemców zależy Europa, znaczy od Polski zależy bardzo dużo. No właśnie, i tu zmierzam do ostatniego pytania, które chciałem cię zapytać, bo nasz czas się powoli kończy. To, o którym wspomniałem, czy przy prowadzeniu bardziej wyrafinowanej polityki jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że będziemy jednym z kilku państw rozgrywających realnie w Europie, mających największy wpływ na to, co się dzieje w Europie, bo nasza waga w stosunku do tego, co było lat temu 10-15, rzeczywiście się bardzo zwiększyła. Kiedy chyba czytamy gazety i... Chyba nie jesteśmy w stanie w tej chwili, dlatego że to chyba będzie zależeć od czynników zewnętrznych, bo nie jesteśmy w stanie z jednego oczywistego powodu, którego nie możemy nie brać pod uwagę. To znaczy w perspektywie naszej pozycji w Europie głównym problemem dzisiaj jest to, że cała Europa Zachodnia, Ameryka w zasadzie też, jest coraz bardziej podzielona na dwie zwalczające się niesłychanie ostro strony ideologiczne i polityczne, tak? To znaczy powiedzmy takich postliberałów, prawda? Na których się składa w gruncie rzeczy, na których się składają dawni socjaliści, dawni chadecy, dawni liberałowie, wszyscy do kupy, prawda? I z drugiej strony rosnącą w siłę tę nową alternatywną prawicę, która jest tak naprawdę jedynym w tej chwili alternatywnym wobec tego mainstreamu europejskiego obozem politycznym. I teraz problem polega na tym, że o ile ciągle w największych krajach europejskich i w instytucjach unijnych dominuje pierwszy obóz polityczny, o tyle w Polsce dominuje drugi obóz polityczny. I te dwa obozy polityczne są w otwartej wojnie. To znaczy PiS chciałby zbudować większość w Europie taką, która by była tak naprawdę po jego myśli, prawda, i obaliła tych postliberałów, prawda, europejskich, czy w każdym razie odsunęła ich od dominacji, a ci postliberałowie marzą tylko o jednym, żeby odsunąć PiS od władzy i żeby tu wrócił Tusk, prawda. I tak długo jak ta sytuacja trwa, to jest pewien pad i to się nie zmieni. To jest strukturalna sytuacja. To jest pytanie, kto kogo, prawda? To się nie może zmienić. To jest, póki trwa ten układ, to tu będzie trwała sytuacja konfliktowa. W związku z tym nasza rola w takich warunkach, polityczna w Europie, ona się będzie zwiększać w zależności od zewnętrznych okoliczności. Kiedy ona się zwiększa? Ona się zwiększa zawsze wtedy, kiedy pojawia się jakiś istotny problem na wschodzie, prawda? To znaczy, kiedy się pojawia konflikt z Rosją, kiedy się pojawia destabilizacja Ukrainy, kiedy się pojawia zagrożenie granic unijnych na wschodzie, kiedy Ameryka zaczyna się bać wschodu. Wtedy nagle się okazuje, że tam jest, popatrzcie, mówią w Białym Domu,
widzicie, tam taki kraj leży między Odrą a Bugiem i on jest cholernie geopolitycznie ważny w tej sytuacji, więc niech tam jakaś szefowa Avril Haine Intelligence Community jedzie i pogada z Morawieckim i coś mu opowie o tym, jaka ta Polska jest ważna i jaka może być ważna na wypadek wojny, która się zdarzy, prawda? Więc to jest ta sytuacja. Znaczy, zewnętrzne okoliczności w tej chwili sprawiają realny wzrost znaczenia Polski w Europie i w świecie, ponieważ tą okolicznością jest ten niepokój na wschodzie. Pozycja geopolityczna Polski na zachodzie jest warunkowana stanem spraw na wschodzie. To znaczy, jak na wschodzie jest dobrze, Polska geopolitycznie nie istnieje. To znaczy, jest jakimś peryferium, to jakiś Tatarstan, prawda? Jak się robi na wschodzie awantura i niebezpiecznie, którą nagle są zainteresowani Niemcy, Francuzi, Amerykanie, okazuje się, że Polska jest kluczowym krajem geopolitycznym i że trzeba o nią zabiegać i jej pomagać. I to jest w moim przekonaniu czynnik najbardziej fundamentalny w tym momencie. I postawmy tu kropkę, ponieważ otworzylibyśmy nowy wielki temat, na który z przyjemnością umówię się innym razem. Jan Rokita z podkarpackiej wsi, z piękną wielką brodą. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego, dziękuję. To był Układ Otwarty. Wspieraj na patronite.pl.